Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj zrobimy przegląd Alfy Romeo. Ja obecnie mam ten samochód na jednodniowe wypożyczenie. Wynajmij wóz. Jest to wersja A-Spec, czyli samochód wymaksowany w klasie A. I to jest ciekawe, bo jeszcze nigdy nim nie jeździłem. I zanim cokolwiek o nim powiem, pojadę sobie razem z wami kilka wyścigów. Będę w tym przeglądzie jeździł tylko i wyłącznie wyścigi, dlatego że no raczej części wizualnych nie pokażę wam, bo jest tylko rental samochodu oraz nie pokażę wam, ile obecnie w sumie pokazać wam mogę, ile kosztuje ten samochód, jest dostępny za boosty. Wow, dziwnie się jeździ. No nitro mamy tutaj słabe, niestety. Prowadzenie jest ciekawe. Pojedźmy sobie jakiegoś singla, może tak na rozgrzewkę. Co by tu polecieć? Wally and State, co by na to? Zaczynajmy. Dźwięk silnika nie jest najgorszy. Mam tu jakieś naprawdę potężne skille w tym rentalu. What? Nawet na singlu tak się gratnie. Czujecie to? Jaja. Samochód łatwo przesterować z tego co widzę. Ślizga się trochę na zakrętach. Teren w ogóle w Wordzie doczytuje się strasznie. I straszne lagi są przez to. Masakra. No trudno. Ale wiecie co? Przyspiesza całkiem fajnie ten samochodzik. I skręt, można się do niego przyzwyczaić. Przypomina mi to nieco prowadzenie w Porsche Carrera GT. Kiedyś miałem również rentala tego samochodu. Chyba wersję Ultra, tak, jeśli się nie mylę. Możecie chyba jest o tym materiał również u mnie na kanale. Dosyć stary, ale jednak. Skręt jest taki ciekawy. Naprawdę ma dosyć fajne prowadzenie. I nie wiem ile biegową skrzynię, ale z tego co widzę, naprawdę fajnie przyspiesza. Skręt jest taki specyficzny. Jeśli miałbym wam go tak opisać, zdefiniować, to w pierwszej fazie skrętu jest ok. W drugiej fazie skrętu, kiedy rzeczywiście skręcamy na zakręcie, jest ok. Ale w trzeciej fazie skrętu, kiedy chcemy już na przykład skręcić w drugą stronę, samochód jakby tak nie chciał skręcić, jakby był nieco taki oporny. No i leciutko driftuje. Nie jest to taki drift jak w Fordzie Mustangu Bossie czy Audi R8 5.2, ale jednak jest. I wygląda na to, że powoduje to też lekką niestabilność na wyskokach. Ale poza tym jest w miarę fajnie. Ja ten samochód bardzo lubię z wyglądu. Zobaczcie, mam tutaj bodajże ulepszone te nitro. No tak naprawdę aż nie jest aż takie dobre fabrycznie. Zobaczymy, ile wymaksowana Alfa w klasie A wyciągnie maksymalnej prędkości. Przyspieszenie jest całkiem fajne i naprawdę fajnie jeździ się tym samochodem. Osiągnąłem tutaj prędkość 315 km na godzinę. Ten bodykit jest dosyć fajny, bo mamy tutaj wydechy po bokach. Zobaczcie sobie tak tu z przodu. Nie wiem, czy to widać dobrze. O, tutaj w tym miejscu. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tylko prędkość maksymalną. Ach, miałem się teleportować. I zaraz pojedziemy sobie już na wyścigi multiplayer i zobaczymy, jak mi na takowych pójdzie.
chwili, zobaczymy ile wyciągnę. No, przyspieszenie powyżej 300 km na godzinę nie jest najlepsze. I osiągnąłem tutaj prędkość 347 km na godzinę. Nie jest to zbyt duża prędkość, Nismo oraz Porsche 997 w klasie A wyciągają wyższe prędkości maksymalne, około 351 km na godzinę. Ale nie jest to wcale najgorzej, są gorsze samochody w klasie A. I wiecie co? Fajny samochód. Ja bym się spodziewał, że niedługo pojawi się w rotacji samochodów IGC, dlatego że jest to... Nie jest to ani najlepszy samochód, ani najgorszy, a i takie pojawiały się w rotacjach. Jeśli się pojawi, ja go oczywiście kupię, ale to jest moje zdanie. Dobrze, pojedźmy sobie jakiś wyścig z graczami normalnymi, z ludźmi. Uhu. No i okej, mamy wyścig klasowy. Ciach! Mam dość mocnych przeciwników. Nissan Nismo oraz... muszę cisnąć tutaj wszystkie power-upy, jakie mam, ponieważ nie posiadam nitra ani jakiegoś zabójczego przyspieszenia. I na zakrętach jest czasami kiepsko, bo potrafi tak śmiesznie zarzucić. O, co się dzieje? Okej. Nawet tu nie mogłem osiągnąć prędkości maksymalnej, rzeźnia. O, co tu się podziało? O, ludzie, gaz do techy! I takim sposobem jestem na pozycji trzeciej. Doganiam Porsche, no już nie doganiam, bo Porszawka ma zabójcze przyspieszenie powyżej 250 km na godzinę. W sensie ta 997, naprawdę. Pijamy się, bo ktoś za mną jechał, by mnie zramował, gdybym przyhamował, a tego bym nie chciał. Ach! Pozycja trzecia nadal. Bardzo, bardzo ciężko. Nie ma co tutaj liczyć na wygraną tym samochodem. Ale... Ojej. Czyli jednak trzeba tutaj trochę sprostować. Przyspieszenie nie jest najlepsze, prawda? Zobaczcie, Nismo mnie bierze oczywiście, ale to jest Nismo, samochód chyba najlepiej przyspieszający w grze. I chyba pod koniec Nismo mnie jeszcze wzięło. Tak. Także widzicie, jednak to przyspieszenie w Alfie nie jest wcale takie dobre, jak się na początku mi wydawało. Ale nie jest też najgorsze. Dobrze, pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. Heritage Haste. Moim przeciwnikiem jest Porsche GT3 RS4.0, które odstawiło mnie ze względu na to, że ma bardzo mocne nitro. No ja mam bardzo słabe nitro. Nie mam też tutaj dobrego przyspieszenia. Prowadzenie jest trochę kłopotliwe, ale jest całkiem dobre. Kłopotliwe z tego względu, że może przystworzyć nam problemu, jeśli się do niego nie przystosujemy. Kiepsko, kiepsko. No myślę, że da się do niego przyzwyczaić i jeśli ktoś by pojeździł dłużej tą Alfą, na pewno by lepiej jechał niż ja teraz. O! Oh. Wow! Okej, udało mi się wybrnąć jakoś z tej obławy trafików. Nitrujemy, nie ma co się tu rozdrabniać. To jest samochód. Jednak... No, wiecie co, w klasie A jest to na pewno średniak, tak wam powiem. I to będzie opinia, która nie będzie nikogo raczej bolała. Prowadzenie. Ciężko właśnie wam porównać do jakiegoś samochodu, który jest dosyć popularny i którego większość z was posiada w garażu. Jest takie śmieszne, dziwne. Właśnie takie właśnie mi się wydawało jak Porsche Carrera GT, że tam było coś podobnego. Kurczę, strasznie dużo aut ruchu ulicznego jest tutaj. Goni mnie ta Porszawka, gdzieś tam się gościu...
na tej mecie zakręcił, może nie skojarzył, że to jest jeszcze dodatkowe okrążenie. Znaczy dodatkowe, to są dwa okrążenia. O kurde. Spróbujemy, bo nie ma co, on mnie zaraz tu dogoni. Ta podszawka jednak jest dużo lepsza niż moja Alfa Romeo. To jest wersja Aspect, także wiecie, to jest wymaksowane w klasie A. 749 punktów na statystyce. A i tak nie jest dobrze. Dużo lepiej radzi sobie... O! Chociażby... O! Gallardo Valentino Balboni z lepszym przyspieszeniem, sporo. O kurczę, nie mam szans. Oj, 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 oj. No i klops. Bardzo ciężko mi się jeździ, ale to jest quest... What? Co on zrobił? Bardzo ciężko mi się jeździ tym samochodem, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Wygrałem pakiet obniżający pierwszego stopnia. No i cóż, to był przegląd Alfy Romeo. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam nieco osiągi tego samochodu. Jest dość fajny, ogólnie rzecz biorąc. Sterowanie jest nieco problematyczne, jak dla mnie przynajmniej, ale myślę, że to jest kwestia wprawy. Z wyglądu bardzo fajne auto, szczególnie ta wersja mi się podoba z tym bodykitem. Co do prędkości maksymalnej, nie jest ona jakoś strasznie wysoka. Jak widzieliście, 347 km na godzinę. Wymaksowana w klasie A, nie jest to zbyt dużo, ale myślę, że wystarczająco. Chociaż bardzo ciężko rozpędzić się tym samochodem do prędkości maksymalnej na zwykłym torze. Także mamy tutaj średnie nitro, raczej 3 gwiazdki, tak bym powiedział, na 5. Prędkość maksymalna 4 gwiazdki na 5, no może 3 też, bo w sumie w klasie A nie jest to zbyt dużo. Prowadzenie. 4 gwiazdki na 5, tak myślę. Nitro, 1 gwiazdka na 5. Takie moje zdanie. Jeśli się z nim nie zgadzacie, w porządku. Cóż, to był przegląd Alfy Romeo. Ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Żegna się z wami Lucek. Hej!